Cześć. Ostatnio skończyłem part 5 JoJo, więc stwierdziłem, że zrobimy tier listę wszystkich z JoJo. Tutaj znalazłem tą tier listę, natomiast pominiemy part 8 i part 7, dlatego że ich jeszcze nie znam, tak szczerze mówiąc, i ciężko, nie chcę się o nich wypowiadać, jakich jeszcze nie czytałem ani nie oglądałem w wersji anime, zwłaszcza że one jeszcze w wersji anime nie wyszły, więc. Nie miałoby to sensu, więc po prostu od partu pierwszego do partu szóstego wszystkich JoJo ocenimy. Myślę, że ciekawy film. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc lecimy. Lecimy chyba partem pierwszym i mamy Jonathana i Jonathan Joestar. I powiem szczerze, part pierwszy dla mnie to jest najmniej mój ulubiony part. Najbardziej mnie nudził i szczerze wam powiem, że dałbym go w sumie na B. Jak mam być szczery, samego Jonathana średnio lubię jako JoJo, w sensie JoJo dla mnie to jest coś, co ludzie się napadają z wampirami i ktoś taki jak gentleman z XVIII wiecznej Anglii nie do końca tam pasuje. I szczerze, Jonathan, przez to średnio go polubiłem, ale ogólnie jest dobrze napisaną postacią i dość dobrze była jego rywalizacja z Dio pokazana w tej pierwszej części. Ale no, szczerze dam na C jednak. Dam na C jednak. Nie do końca uważam, są lepsze postacie od niego. I teraz lecimy do partu drugiego i tu mamy Joseph Joestar. I szczerze dla mnie Joseph Joestar z drugiego partu dałbym go na chyba na S. Jak dla mnie Joseph to jest absolutne przeciwieństwo swojego dziadka, bo Jonathan to jest dziadek Joestara. I szczerze powiem, to jest już taka osoba, która idealnie nadaje się na protagonistę anime JoJo, w sensie ekstrawertyk, który rzuci zabawnym tekstem, niechętnie będzie się napierdala. To jest ktoś, kto się naprawdę podoba w tej wersji. I też sam Joseph, bardzo mi się podoba jego walka tam z tymi duchami, czy z tymi upiorami z masek. I po prostu fajnie to był. Też part drugi był o wiele lepszy niż pierwszy. I szczerze powiem, no lubię ten part, lubię ten part. Ale nie jest najlepszy. I szczerze powiedziawszy, chyba naprawdę chyba dla mnie najlepszy protagonista, jeżeli chodzi ogólnie o to. Ja sam part trzeci, tutaj mamy taką kwestię, że mamy Josepha jako dziadka. On nie był już wtedy, powiedzmy, głównym protagonistą, więc dam go na A. Cały czas był spoko. Nie zatracił tego, co miał, aczkolwiek główny w tym arku był Jotaro. Szczerze, Jotaro dałbym na A. Zastanawiam się nad Esko, natomiast kurczę, mam w głowie coś takiego, że jednak Joseph jako młody, ekstrawertyczny chłopak idealnie nadaje się na głównego bohatera JoJo. Natomiast sam Jotaro był bardziej intro i bardziej myślał, niż coś mówił. Aczkolwiek był silny. Był silny i na pewno był też ważną częścią, staje się od trzeciej części ważną częścią tego całego anime, więc może nawet na SK bym go dał. I co, dam go nawet na SK, bo w późniejszych częściach też staje się dosyć istotną częścią całej serii JoJo, więc naprawdę uważam, że spoko, po prostu, że spoko. Dobra. Part czwarty. Mamy Jotaro, już takiego dorosłego, który przybywa tam do Morioh. Tak się to się nazywało. Dam go na tym samym poziomie, co tego. No, to był taki jego przydup, bo to też był taki bardziej poboczny postać, która była, aniżeli była lepsza. No i mamy Josukę. I z Josuke dam go na razie na B.
Joske jako główny, bym powiedział, główny bohater Jojo. No, był to dzieciak, co chodził do szkoły. Na szkoły w mieście. W tym mieście działy się dziwne rzeczy. Jak mamy cztery, to szczerze pozostałe postacie z tego portu czwartego bardziej zapadają w pamięć niż Josuke. Sam Josuke nie był jakiś nie wiadomo jaki. Był spoko postacią do polubienia. Na główną postać uważam szczerze, że no jednak lepiej wypadają i Jotaro i Joseph. Ale sam Josuke jest naprawdę fajnym konceptem na niego. I powiem szczerze, że naprawdę go też polubiłem. Aczkolwiek to tam były inne postacie, które bardziej by się nadawały do omówienia. Jako główny. I teraz part piąty i Giorno Giovanna. No, ale szczerze, jeżeli chodzi o part piąty, to jest ten sam problem co z Josuke, że w sensie jest więcej postaci. To jest kwestia, że Giorno nie jest stricte od Jostarów, tylko jest też od Dio. Jest synem Dio. Ale part piąty był naprawdę też spoko. Tylko troszeczkę długo się z nim męczyłem przez jakieś tam kwestie. I chyba dałbym go na tym samym poziomie co Josuke. Chociaż... Chociaż może bym powiem szczerze, dam na A z tego względu, że Giorno idealnie na... Giorno w partii piątej uważam, jest dopisywany jako główna postać. Uważam, że najlepiej odnajdowała się w całym gangu. I później to, że on został chyba tam tym szefem tej mafii i naprawdę uważam, że... Boże, nie mogę się wyzwolić. Uważam, że jak na part piąty, to nikogo lepszego niż Giorno nie można było sobie wymarzyć. I... Szczerze uważam, że był lepszym głównym niż Josuke. Tak pokrótce, w sensie był bardziej dojrzały od niego, wydaje mi się, i bardziej wiedział, że ma jakiś cel, a Josuke nie miał głównie jakiegoś celu. Później dopiero jak Jotaro przyjechał, to zaczął mu pomagać po prostu i tyle. No i zostaje nam Jolin i szczerze z Jolin mam problem. Teraz zacznę może od tego, że no to jest córka Jotaro. Szczerze to ja uważam chyba za gorszego bohatera niż Jonathan. Szczerze, Jolin za bardzo się nie polubiłem, w sensie, że chodzi o postać ogólnie. Średnio mi się ona podobała, więc chyba dałbym ją nawet niżej. I też dla mnie to jest dziwne, ponieważ nie ona pokonała głównego złego w całej serii, tylko to było tak, że po prostu później pojawił się młody. Nie pamiętam teraz jego imienia, jak się nazywał. I to głównie on stanął w finale z tym księdzem, Boże, nie pamiętam, jak się nazywał. Ale naprawdę uważam, że szczerze, biorąc pod uwagę wszystkich innych, no to ona była najgorsza, tak szczerze. W sensie też ten palec jakoś średnio mi siedział. W postaci może nawet, ale tak to średnio mi się podał ten part szósty. I tak szczerze nie wiem, czy miałbym coś więcej do powiedzenia. Po prostu uważam, że Jolin jako najmniej mnie przekonuje jako główna postać, jeżeli chodzi o Jojo i tyle. Będę było wybrać kogoś jeszcze. Mamy jeszcze tych dwóch, ale ich zostawimy. Więc co? Mamy dwie S-ki, 3A, B, C, D, więc w sumie tak teoretycznie wyszło w sumie po kolei, że ktoś jest od S do D. Wydaje mi się, że całkiem dobrze to zrobiłem. Co to moje osobiste preferencje wobec tego, jakimi oni byli głównymi bohaterami i ogólnie względem, jaki bardzo ich polubiłem. I tyle. Uważam, że naprawdę spoko to wyszło. I to, żegnam się z wami. Do zobaczenia wkrótce. Elo.